Paweł z piwnego klubu. Kolejna degustacja, tym razem piwa wyjątkowego. Piwa, które przed wypiciem, przed otwarciem, przed spróbowaniem, myślę, że będzie pretendować do miana piwa roku 2022. Celowo zostawiłem sobie piwo na ten rok, jak to nagrywamy z początku stycznia. No bo, bo piwo naprawdę zapowiada się świetnie. Piwo z dwóch, najlepszych naszym zdaniem browarów. Czyli na Pomucen y, piwo, które wygrało plebiscyt na piwo roku, na browar roku y, u nas. Browar Siberia, czyli browar zagraniczny roku. Takiej kategorii co prawda w naszym podsumowaniu nie było, ale, ale no, wymienialiśmy Siberię jako, jako odkrycie, jako właśnie taki zagraniczny browar roku. No i piwo IPATON 0201 zostało piwem roku 2021. Więc no, słuchajcie, połączenie dwóch najlepszych browarów, Neipka y, ważona w Czechach, no zapowiada się, zapowiada się grubo. Y jeszcze a propos formy, oczywiście zostaje przy długich recenzjach, jak widzicie, zastanawiałem się chwilę przy tym piwie, ale przeczytałem etykietę, jest tu pewna, pewien walor edukacyjny, którego bym w short, w short się nie zmieścił, ale myślę, że zrobię tak i tak będę chyba robił za każdym razem, że po prostu będą długie filmy, a postaram się w środku wpleść tak krótką, minutową wypowiedź, żebym musiał ją minimalnie ciąć. Dobrze, jeszcze słówko o browarach. Browar Siberia założone przez Rusłana Sześmincewa, czyli Rosjanina. Browar z Czech, z Pragi, to już pewnie wiecie, który waży piwa nowofalowe, który waży piwa mm, nieklasyczne, tak powiem. Browar Siberia, no oprócz New Englandów też jest seria West Coastów. Właśnie piwa z browaru oznaczone są, mówię o m, klasycznych seriach browaru, o, o, o seriach piw browaru Siberia, ważonych solo, oznaczone są numerami. Pierwsze dwa numery oznaczają styl, drugie dwa numery oznaczają numer piwa, jakby nie warki, tylko piwa. Czyli na przykład ton 0201 oznacza, 02 oznacza, że jest to New England, 01, że jest to pierwsze piwo w tym stylu. Swoją drogą właśnie to piwo zostało, już chyba powiedziałem, piwem roku 2021. Ja dokładnie wszystkich serii nie pamiętam, jest na pewno Belgian IPA, jest New England IPA, jest West Coast IPA. Chyba Milkshake też ma swoją mmm, swój, swój numerek, że tak powiem. No dalej nie pamiętam. Kwasy też na pewno są, ale nie jestem pewien, czy one nie są oznaczone inaczej niż numerki. Polecam, jeżeli jeszcze nie znacie, polecam sprawdzić i w ogóle y, spróbować browar Seibiria, cokolwiek. Dostępny jest w Wrocławiu w famie stacjonarnie, ale myślę, że jak Internetowo pogooglacie, albo będziecie w Pradze, to możecie spokojnie napisać do browaru. Na pewno tam osoba odpowiedzialna oddzieli wam informacji, gdzie można piwa nabyć. No i browar Nepomucen, browar, który przekroczył już grubo 10 tysięcy hektolitrów w produkcji rocznej, jeden z największych browarów rzemieślniczych w Polsce i najlepiej rozwijający się. Na live na Facebooku, który znajdziecie, ja uzasadniam, dlaczego ten browar, naszym zdaniem, jest Browarem jednym z najlepszych browarów w Polsce. O tak, no bo. Tam wybraliśmy kilka browarów, bo to bardziej luźny plebiscyt niż jakieś luźny luźne taki no, przemyślenia niż jakiś konkretny konkurs. Po prostu naszym skromnym, e, subiektywnym, znaczy naszą sobie, wyraziliśmy naszą subiektywną opinię, naszym skromnym zdaniem, właśnie browar na pomocę znajduje się tutaj w topce. Braliśmy browar, pod uwagę nie tylko jakość piw, stąd browar Ziemia obiecana też został wymieniony, ale no jako świetna jakość piw, ale braliśmy również pod uwagę em, no, walory marketingowe, właśnie rozwojowe. Podejście do biznesu to też było dla nas ważne i w ogóle do drugiego człowieka tak to było ważne, więc jakby no browar na tutaj bardzo się wpasowuje i, i, i wygrał. No słuchajcie, e... dobrze, no spróbujmy najlepszego, znaczy piwa z dwóch świetnych browarów. Piwo ułożone jest w Pradze, w Czechach, w browarze mm, Siberia. E... Piwo silne, swrchne, kwasenne, nefiltrowane, świetle. Y, faszyne, przepraszam na filtrowane swietle, czyli piwo górnej fermentacji, jasne, niefiltrowane. Y I uwaga, to jest takie magiczne EPM 23%. Słuchajcie, EPM, łatwo się domyślić, bo tak? ma 9,5% alkoholu, to jest tutaj wymienione. EPM, czyli y, ekstrakt y, półwodni mladiny chyba, półwodni, tak mi się wydaje, ja tak dobrze do czeskiego nie znam. Mladina to jest brzeczka, czyli ekstrakt początkowy po prostu, 23 belgie 9,5 alko. Takie, takie parametry ma to piwo. Yy, a więc, yy, Siberia, Inepomucen. Yy, piwo Two-Headed Giant. Triple Napa. Yy, piwo niefiltrowane, niepasteryzowane. Data ważności 25 listopada 2022. Yy, ekstrakt początkowy 23. Alkohol 9,5 alko. Chmielone Sabro Simko, Amarilla. Yy, skład woda, sód jęczmienny, sód przeniczny. Tłumaczę z czeskiego. A przepraszam, po polsku też jest. Skład: Woda słodniączmy, słodczeniczny, płatki owsiane, pszenne i ryżowe, chmiel. No, producer Power Blue, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, osero, Praga. No dobrze, spróbujmy, spróbujmy. Też nie ukrywam, bardzo jestem ciekaw tego piwa. No, piwo dość świeże. Ona lewa się oczywiście wzorowe. Y, dość jasne, już się uniósł aromat chmielu z drobno pęcherzykową czapą piany, dość wysoką, y, jasno pomarańczowe, żółte, takie, taki kolor bananowo-słomkowy, mm, bananowo bardzo piękna, gruba, taka puszysta, drobno piana, z ładnie oblepia szkło, no wygląda wzorowo, 5 na 5. powołajmy no, piękny chmielowy aromat y, pomarańczowy, mandarynkowy. Owocowy, bardzo intensywnie owocowy, soczkowy, multiwitaminowy. E... Troszkę po prostu nuty takiego granulatu chmielowego. Ja tu jeszcze sabro, citra i amarillo, ile dobrze pamiętam. E... Sabra simko, amarillo, dokładnie tak. No tak, nuty leśne też są tu wyczuwalne na drugim planie. E... No, pewnie od simko. Takie nuty żywiczno-leśne. Pięknie to pachnie. No i taki, taka, taka po prostu świeża chmielowość. No, super. Bardzo pomarańczowy. Próbujmy. Mm. Gładziutkie. Lekkie, jak na było to alko. Bardzo pełne. Mm, dość słodkie. Góryczka... Średnia. Yy, oprócz nut z aromatu, czyli pomarańcza mandarynka, yy, właśnie trochę nut leśnych, pojawia się kokos, pewnie od sabro. Taka wanilia, trochę jakby. Yy, I słodkie owoce. Mango. Yy, może trochę melona. Bardziej melon miodowy niż mango. Ale przyznam, no, dość słodkie piwo. Bardzo owocowe. Ultra owocowe. Yy. Alkohol jak dla mnie super ukryty, aczkolwiek takie lekkie rozgrzewanie na przywyku jest no, prawie 10 tak? Mm. Bardzo fajne, naprawdę. Mm. Bardzo intensywne. Dla mnie jest troszeczkę za słodkie. Mogłoby być jeszcze bardziej wytrawne, ale no, w, jakby w New Englandowość, że tak powiem, w taki styl New England wpisuje się świetnie. Bardzo dobre piwo. Tuhe Head Giant, czyli długowy potwór z browaru. Na pomocenie browaru Sibiria. Yy, bardzo fajna podkładka, którą możecie kupić u nas w sklepie. <grywa> Pomyślałem sobie, będę przemycał gdzieś tam. Yy, nie zapomnijcie, że piwny Grup ma przez sklep, możecie kupić koszulki właśnie, podkładki, parę innych gadżetów. Zobaczcie. A już wkrótce prawdopodobnie będziecie mogli kupić tam też piwo. Ale na razie o tym mówimy. Yy, jak no, jest to plan. Zobaczymy, czy zostanie zrealizowany. Wiele wskazuje na to, że się uda. Yy. Także tak. Dobrze, słuchajcie, tyle z mojej strony. Krótka recka, myślę, że treściwa. Serdecznie pozdrawiam e, browar Sibiria i browar Nepomucen. Mm. E, tak sobie pomyślałem, no e, może spróbuję też, e, jakby w drugiej części, bardzo krótko po czesku, chociaż będzie shordego po czesku, żeby Ruslan mógł obejrzeć. E, także, no i może tak zostawimy. Także oczekujcie shordegu. E, będzie osobno e, na kanale YouTube dostępny. E, a piwo bardzo polecam. Aczkolwiek spodziewałem się jeszcze większego efektu wow może dlatego, że nastawiłem się na coś ultra ultra zaskakującego, otóż nie, dla mnie patą 0201 było dużo bardziej zaskakujące tutaj oczywiście piwo bardzo solidne 4-2-4-3 spokojnie antaptowo bym dał yy, i warto yy, ale no tak jak mówię, nie jest to nie bu, nie bu, wypicie tego piwa nie było dla mnie przełomem ale było wielką przyjemnością Dobrze, tyle słuchajcie z mojej strony. W tle właśnie jak szedłem recenzję, to robić, to rozpoczynał się mecz Manchester United Wolverhampton. Mam nadzieję, że będzie to szczęśliwy mecz i United wygrają go wysoko. Nie mam nadzieję, że jak go oglądacie, to nie komentujcie buu, buu a jednak. Że <grystanie> nie komentujecie w ten sposób. Dobrze. Tyle z mojej strony, słuchajcie. E, Pijcie dobre piwo, dajcie znać czy piliście i oczywiście nie zapomnijcie zostawić nam. Chyba będzie tak, suba. Kliknąć tutaj, to odważą właśnie inne filmy. Kliknąć tutaj, to będziecie mieli polecany film. Nie zapomnijcie zostawić nam suba i na YouTubie i oczywiście lajkować nas na Facebooku, na Instagramie. Wkrótce więcej szczegółów dotyczących sklepu i Akademii Piwnego Klubu w roku 2022. Stay tuned! Trzymajcie się! Cześć!